Hej, witam szkoła Kokito. Obok mnie siedzi Olga, a po prawej stronie siedzi Kinga. Hej! Dzień dobry! Rozwiń skrzydła Kokito! Dziewczyny, wiecie, że w szkole jest dziewczynka, która w tamtym roku przeczytała najwięcej książek? Wy jesteście też szkolnej. Może pójdziemy i spytamy ją, która z tych wszystkich książek, które przeczytała w bibliotece, była najlepsza? No, może to chodźmy. Ja polecam Dziennik Cwaniaczka. Bardzo fajnie to jest w ogóle napisane. To jest takie ciekawe, a później się robi tak nudno, a wtedy nie wiesz, co się stanie następne. Czytasz, no i wtedy już na koniec to ty już bardzo lubisz czytać te wszystkie serii. Wtedy można ładnie pisać, ładnie mówić. Czytanie też umacnia strony ortograficzne, ponieważ jak ty patrzysz na przykład burza jest przez rzec z kropką, a wtedy czytasz książkę i mówisz sobie, no to burza się czyta przez RZ, no bo jeśli się czyta przez RZ, no to chyba też się pisze przez RZ. Muszę natychmiast iść do zeszytu od polskiego i to naprawić. To polecam. Dziewczyny, a wy jesteście ważne na lekcje? Rano jestem bardzo śpiąca, ale jestem uważna. Ja też jestem uważna. A ciekawe, czy inne dzieci są uważne? Kasia Krędzicka, jestem wychowawczynią 7C. Kolor oczu pani Kasi? Brązowy. Kolor oczu jest taki trochę dziwny, bo to jest taka ciemna zieleń. Czy pani Kasia ma drugie imię? Wydaje mi się, że tak. Nie mam drugiego imienia w zasadzie. Na koncie na Facebooku mam swoje wymyślone drugie imię Paula. Kolor włosów pani Kasi? Brązowy. Brązowy, ciemny brąz. Ulubiony kolor pani Kasi? Nie wiem, zielony. Mój ulubiony kolor to niebieski. Jakie hobby ma pani Kasia? Myślę, że pani Kasia lubi się uczyć języków zagranicznych. Bardzo lubię rozwiązywać krzyżówki. Jestem z takiej rodziny krzyżówkowiczów. I lubię też chodzić z tymi kijami Nordic Walking. Pani Kasia farbuje włosy? Nie. To jest mój kolor, tak. One nie są farbowane, naturalne. Ile języków zna pani Kasia i jakie? Myślę, że tak, może znać 4, na pewno niemiecki, polski, angielski i teraz się jakiegoś uczy, ale nie wiem jaki. Znam biegły 2 języki, duński, niemiecki, no i trochę angielski, to jest moja wielka pięta achillesowa, ale myślę, że po ostatnim egzaminie, który mnie czeka w listopadzie, zabieram się za angielski. Pani Kasia woli psy czy koty? Mi się wydaje, że psy. No, zdecydowanie kotki, chociaż jestem na nie bardzo uczulona. Miałam kiedyś kota i to jest świetny towarzysz. Ulubiony kwiat pani Kasi? Myślę, że może być to róża lub stokrotka. Mój ulubiony kwiat to róża. Jeśli pani Kasia miałaby być zwierzęciem, to jakim? Moim zdaniem sobą, ponieważ pani Kasia jest taką mądrą osobą i jeszcze nosi okulary. Dziewczyny, czy wy lubicie zabawki? Tak. A macie ich dużo czy mało? Raczej tak zwyczajnie, bo ja nie mam ani mało, ani dużo, Ja też mam. A czy wiecie, że w naszej szkole jest dziewczynka, która robi sama zabawki? Naprawdę? Chciałabym je zobaczyć. Ja też bardzo. Ciekawe, czy robi je na drutach, czy może, nie wiem. Szyję, drukuję. A może się drukuje? Ja mam na imię Dorota Kuźniak i chodzę do klasy 5B. Ja mam poza szkołą takie hobby szydełkowanie. Jak zobaczyłam, że babcia robi na szydełku, że babcia robi też takie cuda, właściwie ona nie robi pluszaków, tylko ona robi na przykład szaliki, czapki, coś takiego. I to właśnie mi się spodobało i stwierdziłam, że też tak chcę. I też zaczęłam właśnie takie rzeczy na szydełku robić. Więcej od stycznia to robię, może nawet trochę krócej. I no, fajnie jest po prostu.
Teraz robię meduzę do koleżanki z klasy na szydełku i na pewno domu jeszcze robię króliczka dla mamy. Więc mam tego dużo, aczkolwiek nie wszystko jest u mnie w domu, bo na przykład niektóre dałam koleżankom na urodziny rzeczy. Robię to dlatego, że mnie to tak trochę relaksuje i jak jestem zmęczona, to mogę sobie poszydełkować, odpocząć trochę. Jest fajnie, przyjemnie, polecam bardzo. Jest przyjemne po prostu. Trudno powiedzieć w ogóle, do czego to jest. Bo można robić jeszcze z nią sztuczki, na przykład, żeby przekładać. Jakieś zabawy sobie z nią robić. To takie coś, gdzie można na przykład sobie zasadzić kwiatka. Możesz nawet z niego jeść, możesz nawet w nim przechowywać rzeczy. Jest taki fajny. Czasami jest taki bardziej okrągły, ale zwykle jest taki prostokąt, ale jest jak gdyby taki okrągły. To nie zawsze jest okrągłe, czasem ma różne kształty. Na przykład ja mam w domu w kształcie kota. Mam w domu taki fajny z fabryki soli. Ja mam w domu taki cały czarny, bo ktoś jak wlewa gorącej wody, to zmienia kolor na biały z kosmonautą. Jest taki jakby walec zamknięty tylko z jednej strony i ma tutaj taki cel. Czasami może być papierowy, nie zawsze musi mieć uchwyt. To jest takie koło, które w środku ma wygłębienie. W domu mam na przykład taki, że jest jakby taki i jakby jest taki, ach. To takie coś, co ma takie łańcuchy, takie, żeby dzieci fajnie się bawiły. Jeżeli coś chce, to można z tym skakać. Żeby była taka rozrywka. No, to jest bardzo cenna rzecz dla mnie i moich przyjaciółek. Było bardzo fajnie, śpiewałyśmy sobie. Jak jesteś, nie wiem, zły, to możesz pani psycholożką tam pójść. To jest takie miejsce, w którym jest takie by łatwiej tam władować nerwy. Takie, tak na słupie, tak słup. Z drewna może się składać, z metalu, z guby. Takie liny i na dole takie coś, gdzie można usiąść. I się macha nogami góra-dół i wtedy leci do przodu i do tyłu. I może takie zwić się wyżej, poczuć wiatr we włosach. No, pank. No i tak się robi. Można bujać tak ziu. Na przykład jak pączek, to on jest polewą czekoladową i z kremem kokosowym. No to czujemy ten kokos i czujemy tą czekoladę. Tutaj by kilka rzeczy by ci się na pewno spaliło w piekarniku, bo tak to czujesz, że coś się spaliło. No taki trójkąt. I ma dwie dziurki w środku. Czasem jest mały, czasem jest duży, czasem jest średni. I bez niego jak gdyby nie da się żyć. Można żyć bez, ale jest trudne. Tak. Człowiek by wyglądał zupełnie dziwnie. I w nich się zbiera kurz, a kurz się zmienia w babole. Trzeba codziennie wydmuchować. To taki sprzęt w naszym ciele, jaki jest fajny, nie? Helena, tu jest z nami Helena i jeszcze jest z nami Hania. To jest mój chomik Pusiar. Właśnie chomik Leny Pusiar. Słodarski. Przejdzie ten przeszkód. Dobrze. No, zobaczymy Pusiar, się. Dawaj. Oj, zobaczymy, że się nie udało. Dobra. O, tak! Drugim razem. Ciekawe, jak pójdzie w levelu drugim. Oto jest poziom trzeci. Pusia musi zejść po górę. Będzie przejść przez tunel i będzie do góry. To jest już teraz chyba, mam nadzieję, że się uda. No i daj mi znowu, jak to za pierwszy raz. Trzeba wyjść. Okej, Pusia próbuje jeszcze raz. Wow, yeah!
poziom zdany. Widzimy się w trzecim. Okej, okay, poziom trzeci. O nie, Krusia na początku nie dała sobie rady. I widać, o, Krusia nie uciekł z strat. Dawaj, Krusia. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pa!